Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Witam Cię bardzo uroczyście i odświętnie, bo dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli potocznie Boże Ciało. A to jest kolejny odcinek SOS, na który Ciebie bardzo serdecznie oczywiście zapraszam. Wsłuchujemy się w dzisiejsze słowo i w świetle tego słowa chcemy odkrywać wartość Eucharystii. Dzisiaj chcemy Panu Bogu podziękować, tak jak śpiewamy to w psalmie, za wszystko, co nam wyświadczył. I oczywiście dziękujemy Mu za wszelkie dobro, które jest udziałem naszego życia, które otrzymaliśmy z rąk Pana Boga. Ale to, co wszystko nam wyświadczył, to przede wszystkim jest dar Eucharystii. Dzisiaj jako Kościół chcemy odkrywać, że to, co mamy jako wszystko, jako najcenniejszy dar, jako najcenniejszy skarb, jako najcenniejszą, jedyną drogę do świętości, a więc do spotkania z Panem Bogiem, z żywym Bogiem. Jedyną drogę do Królestwa Niebieskiego to właśnie jest Eucharystia. I oczywiście z jednej strony dzisiaj jest taki dzień, kiedy chcemy tę Eucharystię jak najbardziej uroczyście celebrować. Chcemy na nowo odkryć wartość tej Eucharystii i też rytualnie odkrywać to, jak ona jest sprawowana i na nowo się przykładać do tego, co dla nas rzeczywiście w Kościele jest najświętszego. A jednocześnie chcemy nie tylko patrzeć na tą właśnie rytualną wartość Eucharystii, ale odkrywać w tej Eucharystii skarb, odkrywać treść Eucharystii. Co niesie Eucharystia dla nas? Dlaczego to właśnie Eucharystia staje się źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego? I tak jak czytamy w pierwszym czytaniu, ten moment, kiedy Pan Bóg na nowo zawiera przymierze ze swoim ludem, dokonuje się to oczywiście przez bardzo konkretny ryt wykonywany przez Mojżesza i przez też obietnicę po raz kolejną ludu wybranego, że wypełnimy wszystko, co Pan Bóg nam każe. No oczywiście wiemy, jak to zawsze się kończyło. I z jednej strony można by powiedzieć, ale ten Pan Bóg jest naiwny, znowu dał się nabrać. A może rzeczywiście jakoś tak na nowo odkryć, że Pan Bóg ciągle daje nam szansę, że Pan Bóg ciągle wychodzi do nas i Pan Bóg ciągle chce zawierać z nami te przymierze, że Pan Bóg nigdy nie od nas nie odwraca, że nigdy nie jesteśmy straceni dla Niego. Że dzisiaj jest też taki dzień, żeby to też poodkrywać i za to też być Panu Bogu wdzięcznym. Że wreszcie odpowiedzią właśnie na ludzkie zło, na ludzki grzech jest Jezus Chrystus, Jego ofiara przebłagalna na krzyżu i ta krew przelana, która staje się wiecznym przymierzem, nieprzemijalnym, ale właśnie wiecznym przymierzem. Przymierzem, który gładzi wszelki grzech, wszelkie zło, które było przed Jezusem i które dokonuje się po Jezusie, po Jego ziemskiej wędrówce. Tak wielką moc ma ta krew. Tak jak też rozważamy to w ostatnich dniach w naszych SOS-ach, wsłuchując się w pierwsze czytanie, w ten list świętego Piotra, że właśnie nasza wartość jest oznaczona krwią Chrystusa, czyli jesteśmy bezcenni. Nie mamy ceny, za którą można by zapłacić jakimś ludzkim, ziemskim nominałem. Mamy wartość krwi Chrystusa. On nas wykupił, odkupił, przelał za każdego z nas krew. I to jakby ta prawda podprowadza nas do Eucharystii. O tym nam dzisiaj mówi autor listu do Hebrajczyków. O Jezusie Chrystusie, który staje się tym kapłanem. To dopiero ofiara Jezusa Chrystusa jest ofiarą uwalniającą nas z wszelkiego przewinienia, z wszelkiego zła. To, co też przewija się w dzisiejszej liturgii słowa, taki gdzieś bardzo ważny znak, to jest posłuszeństwo. I od tego pierwszego czytania wypełnimy wszystko. Autor listu do Hebrajczyków mówi nam o posłuszeństwie Jezusa wobec prawa Boga, który jest posłuszny człowiekowi. I wszystko, co dokonuje się według prawa, według zapowiedzi, według obietnicy Pana Boga. Wszystko oparte jest na posłuszeństwie i też przygotowanie ostatniej wieczerzy. Jezus, który tą ostatnią wieczerzę spożywa ze swoimi uczniami w ten wieczór paschalny. Że wszystko dokonuje się w takim posłuszeństwie. Posłuszeństwo, które wynika z miłości. I Eucharystia nas też uczy posłuszeństwa Bogu. Uczy nas wsłuchiwania się w Słowo Boże, w głos Ojca. I bycie posłusznym temu głosowi, bo właśnie to posłuszeństwo, to wsłuchiwanie się w ten głos, w te słowa, podprowadzają nas do tej obietnicy, którą Pan Bóg już złożył w naszych sercach. Jezus dzisiaj w
tej manifestacji swojej miłości. Zawiera z nami wieczne przymierze, którego nikt nie jest w stanie zerwać. Nawet największe zło, nawet największy grzech mój nie jest w stanie zerwać tego przymierza, które Pan Bóg zawiera ze mną. Także już nie trzeba od nowa zawierać przymierza po każdym grzechu. I ta ofiara Jezusa Chrystusa jest tak wielkim darem, tak potężnym skarbem, że to Jezus nam się ofiaruje. To Jezus nam daje tyle łaski, że ja już nie jestem w stanie cokolwiek zrobić, żeby się Panu Bogu przypodobać, bo nie muszę, bo mi tego nie trzeba. Bo ta Eucharystia, to właśnie ona mnie przemienia wewnętrznie, że ja potrzebuję tej Eucharystii. Że tym posłuszeństwem dzisiaj Panu Bogu to nie tylko jest jakaś rytualna czystość, rytualne przestrzeganie, absolutnie w jakiś sposób może zimny prawa, ale posłuszeństwo dzisiaj Panu Bogu polega na karmienie się Nim, na wypełnianie swojego serca Jego obecnością, na spożywaniu Eucharystii. Na tym polega posłuszeństwo. I wreszcie widzimy też dzisiaj bardzo mocno takim słowem przewodnim, które jest w tym słowie, to jest krew. Krew, która staje się znakiem, symbolem życia dla Żydów. A Jezus nam dzisiaj daje tą krew do spożycia i mówi, to jest krew moja. I bo Jezus chce nam powiedzieć, że Eucharystia to jest życie. To już nie jest tylko symbol życia, ale to jest życie. I żebym mógł żyć, żebym mógł wzrastać i fizycznie, ale też duchowo, żeby moja wiara mogła wzrastać, żeby moja wiara mogła żyć, to potrzebuję Eucharystii. Bez Eucharystii umieram, bez Eucharystii usycham. Nie ma mnie bez Eucharystii po prostu. Ginę bez Eucharystii. Tak jak ciało bez krwi ginie, usycha, tak moja wiara bez Eucharystii więdnie. Kiedy może ta Eucharystia tylko, nie wiem, raz w roku, sporadycznie, jak to mówimy, od wielkiego dzwonu. Dlatego potrzebuję Eucharystii jako ciągłego ożywiania mojego serca, mojego życia, moich relacji, mojej wspólnoty. Bez Eucharystii obumieramy. Dzisiaj potrzebujemy tej Eucharystii. I wreszcie Jezus tak bardzo nas ukochał, że tak bardzo chce być z nami blisko, że staje się pokarmem. Bliżej się nie da. Jezus mówi dzisiaj, bierzcie i jedzcie. Bo Bóg ciągle chce się dawać całkowicie, absolutnie, bez reszty. Pan Bóg nie zostawia sobie kawałka siebie na później, tylko zawsze daje mi się w całości. Eucharystia to jest dawanie się Pana Boga człowiekowi, mi, grzesznikowi w całości. I na Eucharystii uczę się oddawać siebie braciom w całości. To jest bardzo trudne. To łamanie, to dzielenie, to oddawanie siebie, to obumieranie jest bardzo trudne. Dlatego potrzebuję Eucharystii, żeby się tak przemieniać tą Eucharystią, że to łamanie, obumieranie i dawanie siebie braciom staje się czymś bardzo naturalnym. Jezus wchodzi we mnie, przemienia mnie, przebóstwia mnie sobą, swoją obecnością. I tak jak pokarm wchodzi do wszystkich komórek mojego ciała, tak Pan Bóg dzisiaj chce nam powiedzieć, że przez Eucharystię też wchodzi do najmniejszej komórki, do najmniejszego atomu mojego ciała, do najmniejszego, najdrobniejszego składu mojego organizmu. Wchodzi w moją historię, w każdą sekundę, setną, nanosekundę mojego życia, mojej historii. To się dokonuje przez Eucharystię. Pan Bóg tak to wszystko przemienia. I wreszcie to, co dzisiaj się dokonuje w wielu parafiach, kiedy z kościołów naszych parafialnych wyjdziemy w procesji eucharystycznej. Może to nie jest po to, żeby Panu Bogu teraz pokazać świat, nasze ulicy, nasze domostwo. Przecież Pan Bóg to wszystko widzi. Cały świat jest pełen Pana Boga. I tak jak przecież nie musimy otwierać tabernakulum, żeby Pan Bóg mógł zobaczyć, bo On przekracza wszelakie zapory, wszelakie zamknięcia, wszelakie zamki. On nas widzi, widzi nasze serca, widzi nasze życie, widzi jak żyjemy. On już w tym świecie jest, On już w tym, na tych naszych domach jest, w naszych ulicach jest, spaceruje przez nas. Przecież powie święty Paweł, świątynią Boga jesteśmy. I tam, gdzie my jesteśmy, tam Pan Bóg też idzie przez nas, przez nasze pójście. I nie pójdzie tam, gdzie my nie pójdziemy, gdzie Go nie zaprosimy. Ale ta procesja eucharystyczna jest może też dla nas przede wszystkim potrzebna. Żebyśmy na nowo potrafili czuć się
zaszczyconym tym, że jesteśmy chrześcijanami. Kiedy coś doświadczam, kiedy komuś rodzi się dziecko, to może dzisiaj częściej to się robi w internecie, na Facebooku chociażby, czy w Instagramie i w innych miejscach mediów społecznościowych. Dawniej, kiedy rodziło się dziecko, to ludzie biegali od domu do domu i pokazywali to dziecko. Pokazywali zdjęcia. To jest mój syn, to jest moja córka, to jest moja wnusia. I może dla mnie w tym roku tak jakoś chcę przeżywać tę procesję, żeby właśnie trochę się pobnosić. Ponosić się z tym Panem Bogiem. Pokazać światu, jaki ten świat ma wielki skarb. Jaki my na świecie mamy wielki skarb. Jacy możemy naprawdę być dumni z tego, że jesteśmy dziećmi Pana Boga, że jesteśmy tak ukochani, zatroszczeni przez Niego, że chcemy w tej procesji powiedzieć to światu. Nie tyle Pana Boga tam zanieść, bo On już, jak powiedziałem, jest w tym świecie. Jest w każdym z nas i w każdym człowieku. Nie tylko w katolikach, w każdym człowieku. A my po prostu chcemy z Nim się przejść i się ucieszyć, że jest z nami, że jak obiecał, że zostanie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Tak to się dokonało, że Pan Bóg nie zwiał z tego świata, że nie zostawił nas na pastwę losu. Że też i Ciebie zapraszam do takiej procesji, do takiego przeżywania tej dzisiejszej Eucharystii, która jest celebracją obecności Pana Boga. A miłość to obecność. Dlatego został z nami w Eucharystii, w pokarmie eucharystycznym. I żebyśmy nawet nie tyle Go cały czas adorowali, ale spożywając Go, karmiąc się Nim, szli przez naszą codzienność i byli świadkami Jego obecności tam, gdzie On nas pośle. Bo gdzie my, tam On idzie razem z nami. Nigdy nie idziemy sami. Pamiętajmy o tym. I tak samo dzisiaj, kiedy pójdziemy w procesji, nie tylko z nami będzie przez fakt pokarmu eucharystycznego, przez fakt zakonsekrowanej hostii. Ale kiedy ta procesja się skończy i będziemy wracać swoimi ulicami do swoich domów, to również będzie odbywała się procesja eucharystyczna. Ponieważ wielu z nas też go przyjmie w Komunii Świętej. W sposób fizyczny, a może w sposób duchowy, został z nami w obfitości. Aż po wszystkie dni. Aż po każdą sekundę historii naszego życia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro.